Cześć najbliżo, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj sobie porozmawiamy, a właściwie ja wam zaprezentuję mój Team of the Season dla Premier League. Moje typy na Team of the Season dla Premier League. Będzie to oczywiście 11 zawodników tutaj na, na formacji tej podstawowej, plus 7 obrońców, plus 5 rezerwowych, tak jak to w sumie zawsze jest w FIFA. Ta, 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 ta grupa zawodników będzie przeze mnie tutaj wytypowana. Zachęcam Was do pisania w komentarzach. Oczywiście waszych propozycji, jeżeli się ze mną nie zgadzacie, ja założę się, że mnóstwo osób się ze mną nie zgodzi, bo będzie brakowało tego lub tamtego ulubieńca, więc naturalną rzeczą jest dyskusja i wymiana poglądów. Więc bez zbędnego przedłużenia zacznijmy może od najbardziej oczywistych typów. Więc na pierwszy rzut oka, wiadomo co się rzuca. Napastnicy, strzelcy bramy. To jest normalne, więc od razu zacznijmy od tego, kto jest najlepszym strzelcem w tym sezonie. Aguero, jest też Salah. Mimo tego, że ma słabszy sezon, to wiadomo, jak to jest z Salahem. Nadal ma dużo bramek. Też musi być oczywiście Sterling, który ma w tym sezonie naprawdę świetną formę i do tego jeszcze mane, Mane, który naprawdę w ostatnim czasie się naprawdę świetnie spisuje, jest absolutnym liderem Liverpoolu. Więc tak wyglądają najbardziej skuteczni zawodnicy, więc to jest normalne, że tutaj ich ich umieścimy też przy okazji tego, że szukamy zawodników skutecznych, to od razu uzupełnimy Ławkę rezerwowych daje tutaj Obama Yanga, oczywiście Edena Azarda, który oczywiście jest jednym z najlepszych zawodników. Też tutaj damy Harego Keina, który też jak zwykle strzelił mnóstwo bramek. Ostatnio kontuzja, więc trochę ma z tym problem, żeby podwyższyć swój dorobek. No i tak mniej więcej prezentuje się ta grupa zawodników bardzo skutecznych, być może jeszcze do nich, do nich wrócimy, jeżeli będzie, będziemy potrzebowali zawodników na, na, na tę rezerwę, na taką już tą piątkę alternatywną. Więc tak to się prezentuje, też musimy dodać takiego pewniaka, którym niewątpliwie jest Van Dijk, no bo jest najlepszym obrońcą, więc tutaj to jest normalne, że musimy go tutaj wstawić. Też wiele osób go typuje do w ogóle zawodnika sezonu. I teraz wiele osób będzie tak się zastanawiało przy niektórych typach. Najpierw jednak Fernandinho chyba najważniejszy zawodnik Manchesteru City. Wiem, że są zawodnicy, którzy strzelają bramki, asystują, ale Fernandinho to jest taki cały dowódca środka pola. Bez niego środka pola nie ma. Więc to jest normalne. E, tak, dożyćmy teraz najlepszego lewego obrońcy, którym moim zdaniem to jest no, bezapelacyjnie Robertson. E, wiem, że wiele osób mi zarzuci, że tutaj jako kibic Liverpoolu trochę faworysuję, no ale jednak mimo wszystko obrońcy Liverpoolu w tym sezonie grają fenomenalnie. Jedna z najlepszych w ogóle e, Formacji defensywnych w ostatnich latach w Premier League, także tak to się prezentuje. No i na bramce dam jeszcze z Liverpoola Alicena z prostego powodu, ma najwięcej czystych kąt, więc z tego powodu go wyróżniam. No i teraz zaczynają się schody, bo tutaj tak naprawdę nie wiem już kogo tak konkretnie wy wy wymienić. No, oczywiście, wziąłem tutaj najwięcej piłkarzy właśnie z Manchesteru, City oraz z Liverpoolu. Dlaczego? No, dlatego że. Te drużyny po prostu niszczą system. Zobaczcie, ile punktów. Może być taka sytuacja, że oba zespoły blisko 100 punktów zdobędą i jeden po prostu będzie musiał uznać wyższość drugiego. No coś niesamowitego. Te zespoły w tym sezonie absolutnie o klasę wyżej od reszty, a nawet i więcej niż jedną klasę. Dorzućmy teraz prawego obrońcę. Nie, to nie będzie ten Aleksander Arnold. To będzie. Van Bisaka, który no tutaj naprawdę świetny sezon jako piłkarz Crystal Palace, w przyszłości, a właściwie już w następnym sezonie gwarantuje, że ten zawodnik albo trafi już do, do lepszego zespołu, albo będzie typowany jako następca, nie wiem, do United, do Chelsea, do tych klubów, bo akurat Liverpool raczej prawych obrońców nie potrzebują na ten moment, przynajmniej do pierwszego składu. Teraz tak się zastanawiam, kogo, kogo tutaj dodać, więc z racji tego, że Manchester City też ma całkiem dobre wyniki defensywne, więc dorzućmy tutaj Laporta. Być może się niektórzy nie zgodzą z jego tutaj typem. No i został jeden środkowy pomocnik tutaj. Popatrzyłem, szczerze mówiąc, popatrzyłem po prostu na czyste liczby asysty i bramki, więc tutaj e, wiele osób się z tym nie zgodzi, wielu kibiców United się z tym nie zgodzi. No ale, tak szczerze mówiąc, nie wiedziałem, kogo tutaj jeszcze takiego do środka pola wstawić. Nie chciałem tutaj już na Hama pchać niektórych zawodników, więc Paul Pogba ma kilka asyst, kilkanaście bramek, także moim zdaniem, zresztą FIFA tak czy siak go wstawi, bo. Takiego, takiego zawodnika w Team of the Season po prostu nie może zabraknąć. Ja też tu typuję, nie tylko pod kątem piłkarskim, ale też pod kątem E-Sports, która no nie zawsze premiuje tych najlepszych piłkarzy. Jeżeli jest jakiś problem, to wstawia tam po prostu zawodnika, który się dobrze na rynku będzie prezentował. Więc taki pogba tutaj. No i ławka rezerwowych tutaj będzie polski akcent. Łukasz tutaj kolejny fenomenalny sezon pod kątem obron, więc tutaj jego nominacja nie jest żadnym, żadnym zaskoczeniem. Trochę muszę teraz przesunąć, bo to nie do końca widać. Na kolejne miejsce tutaj damy Bernardo Silva, też świetny sezon tego zawodnika. No, oczywiście, Manchester City i Liverpool absolutnie, jak powiedziałem, są klasy wyżej, więc to nie jest zaskoczenie, że tylu tych zawodników tutaj mamy. E, też e, tutaj wstawię, e, tak się stawiam, czy premiować kogoś z dołu tabeli i to, taka będzie moja, moja tutaj wola, że będzie Willy Bolly, No, z prostego powodu, e, też te z, zespoły trochę poza Big Six trzeba też wyróżnić. E, no i jeszcze jedno tutaj miejsce na ławce, tu już wstawię Trenta Aleksandra Ronalda. No. Naprawdę bardzo dobry sezon. Wiem, że trochę zastosowaniem moją kamerą, ale wiecie, mówię, mówię, kogo tu wstawiam, więc wiecie, kto, to się, kto tu się znajduje. E, I została ona taka piątka: tutaj e, Sonu. Z prostego powodu: no, on ma dobry sezon. Za dobry sezon, żeby się w ogóle nie znaleźć w tym gronie ekskluzywnym. E, też zbyt dobry sezon, żeby się nie znaleźć w tym gronie. Jest e, Lukas e, Dini z Evertonu, naprawdę bardzo dobra runda i ogólnie cały, cała kampania piłkarza The Toffice. Jeżeli chodzi o innych zawodników tych spoza Big Six, Ricardo Pereira moim zdaniem jak najbardziej tutaj zasługuje na miano zawodnika takiego już z tej piątki. I teraz taka dwójka pozostałych. Tak się zastanawiam kogo tu jeszcze dorzucić. Na pewno takim wyborem do grudnia absolutnym byłby Lucas Torreira, jego druga połowa stonu jednak troszkę gorsza, ale mimo wszystko wydaje mi się, że znajdzie swoje miejsce, bo nawet te pół miał naprawdę bardzo dobre, za ten sam fakt tutaj zasługuje, żeby się znaleźć w tym gronie, no i być może jeszcze jakiegoś napastnika tutaj wrzucimy, nie wiem czy, czy Roberto Firmino miał taki sezon, żeby znaleźć się, no w tej drugiej połowie jakby trochę odżył, ale pierwsza połowa chyba poniżej oczekiwań, no i tak się zastanawiałem, kogo tutaj jeszcze można umieścić. Dorzuciłbym jeszcze jednego zawodnika Wolverhampton, Matt RT, Naprawdę równy sezon. Nie miał żadnego takiego informa poza man of the meczem, ale moim zdaniem, jako taki solidny piłkarz, tutaj powinien się znaleźć. Oczywiście, EA pewnie jeszcze dorzuci jakieś specjalne wyzwania tygodniowe, żeby zdobyć jeszcze kolejnych ekskluzywnych piłkarzy jak co roku, ale taka jest moja tutaj pola zawodników, a ogólnie jedenastka prezentuje się właśnie w ten sposób. Jak się prezentuje to w waszym wydaniu? Liczę na wasze opinie, na wasze komentarze. A teraz to, bo na tyle, lajkujcie, subskrybujcie, napis Out.